I witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w ShadowWire. Przez weekend nic nie nagrywałem, po prostu. No, jak ja lubię nagrywać jak jestem samemu, jak mam dużo czasu. Poza tym, no, mam mały problem z komputerem, a tam nie ja sam chyba mówiłem. I będę musiał zrobić parę rzeczy z nim. A w takim sensie, że postawić się od nowa system i płytę główną załatwić sobie, bo niestety już moja płyta główna ma za dużo lat, ale cud, że to wytrzymała. Czasami, znaczy mam tak, że komputer mi się zawiesza albo coś tam. Rozdział drugi. Imprezobus. Tak. Mój język musi się obudzić, jak zawsze. Lowing. Niezły niezłe zestaw. What happened? Man, the party bus came through here. Am I right or am I right? Tak. Dobra. Tą okazję już znam, bo nie raz to przechodziłem. I spadek FPS-ów do 30. A nagrywam przy 10 niby. Jeżeli będą jakieś przycinki, to bardzo was przepraszam, no, ale niestety. O, wychodzą z kanałów jak żółwie ninja. No, zróbmy sobie tą sztuczkę. O, tu jest demona. Jak pięknie. Ej, masz dwa serca, wiesz? Serce nie pozyskałem. No co, tu dużo karmy punktów. No. Ale tak wracając do mojego komputera, to teraz jest wszystko ok. Po prostu ma takie na początku jakby czkawkę czy coś, a potem chodzi o manię. No niestety no. Płyta główna po prostu już ma swoje lata i głupoty robi. Tam chyba czyjeś. No to leżała. Chyba. Nie znam się na anatomii. No dobra, wracamy. Dobry. I tak. O, tutaj jest piękny samochodzik. Titsubishi. Jeszcze raz chcę przeczytać. Titsubishi. Dobra. Coś tu jeszcze było? Nie, chyba już nie. Wracamy do grania. O, tutaj mamy akurat postać. Znaczy przeciwnika z Hard Reset. No i tutaj mamy automaty z gami, które tam wspominałem. No to jest jakiś zwykły. Ale to śmieszne. Shit. Nie o to mi chodziło, żeby konsole wybuchały tu. Ale. No, to co jest Hard Reset? Hotel Miami. Mr. Smith, Mr. Wesley, glad you could make it. No, tutaj mamy jeszcze Sylwia sama. Różnica między tym momentem do ustnym a do odbytniczym jest wyłącznie kwestią smaku. Łewa. Dobra. Tutaj chyba klucze mamy podnieść. O, jeden punkt karm zgarnąłem. Wow. Dobrze wiedzieć. Tak, wchodzimy w zdolności. Żelazny krąg. Regeneracja. Możemy sobie pójdę w walkę. Na razie teraz pójdę w walkę trochę. Potem będę lepszał resztę, w sensie takim, że punkty zdrowia. Tak i tam. A to z czego się... Wow! Co to ma być za jakiś... Ojojoj, kieszonczkę straciły banie.
That's me. This could be dangerous. This could. And CPs. Okay, CPs. Łatwy. Dying City. Lecimy. Half of hell rode into town to get this thing. What's so special about the Nobitsurakage? Oh, Zilla never told you? Told me what? Told me what? Hello? Dobra. Idziemy dalej. Eksplozja. To gdzieś było? Nie, to tylko taki efekt wybuchu tego miał być. Okej. Okay. Idziemy dalej. Zostawiamy kasę. Coś jeszcze. No tak, no w sumie amunicja do pistoletu. A, mam fulla. Musimy tędy iść na początek. By poznać nowych przeciwników. Ja czy są... What now? Demon vultures? No... To ja, całe niby demoniczne sceny to... Przeciwnicy to tylko atakują na dystans. Hey, easy with the bleeding. This is dry clean only. O, kamienicze serca się przyda. Taki parek. Masz sporo kapitacji. A ty co tak? Wow. Just without birds. That golem was here. I can feel it. Did she kill all these people? No, that was the demons. They're protecting her. Protecting her or massacring everything else? Apparently it's all the same to them. Na pewno nie wszystko jedno, jak mordują te ludzi. No dobra. Tak. Po prostu niestety musisz najpierw pójść tam, żeby ci nagle drzwi się zamknęły przed nosem. Żeśmy wycili tu, żeby uzyskać... Znaczy nie uzyskać, tylko zniszczyć ten... Jedną rzecz. O buty teraz chodzi tak jak powinien. W sensie takim, że pracuje. Bo myśli nad Shadowoyo. Czyli to dobry. O, kolejny kamień Chi, znaczy kryształ Chi. A bo od razu był lepszać. Przydatne rzeczy można mieć. To mam opanowane, to teraz to. Opanujmy. Aby mieć 80% lepszego leczenia. Też mam 100% na razie. Potem się zaczyna ulepszenie mi zdrowia. I odpornością Wenga na ataki. Trzeba iść. Okej. Nani na na na. O! Jest. I bardzo przepraszam, jak tak będę... nie wiem, kaszel czy coś, po prostu ojciec coś przyniósł, znaczy no, tata po prostu przyniósł coś z zaboty, znaczy go coś rozkładało. Mnie tam raz najpierw coś tak chwyciło, że czułem się taki, jakby miał być zaraz być chory, ale wziąłem tabletkę tam na alergię, wyspałem się tak dobrze, porządnie. Jest okej, okay. Teraz jest jakaś, że tak powiem, bardzo obrazowa jakaś wydzielina w gadze i... Po prostu czasami przeszkadza. The sheriff. Let's see if he brought some decent weapons. No tak, na pewno sheriff zostawi jakąś pukawkę dla nas. No, ale zanim zobaczymy, to weźmy tutaj wszystko, co jest. No właśnie, przepraszam was za to. Now who in their right mind would leave? Oh shit! MP7, yay! Please explode, please explode, please explode, please explode! Come on! Ha! Cowabunga, assholes! Let's go! Ciekawe, że tak mi się przycięło. This sure looks like it could put some holes in some bodies. Oh yeah! Bodies.
spania. Before it can return to its masters. Masters? It was sent here by the ancients, the rulers of the Shadow Realm. Oh, lovely. Anything else I should know about? Oh, probably, but I don't want to upset you. Too late. No i dobra, mamy naszą nową broń, jaką mieć MP7, tylko to jest wersja japońska i to się nazywa chyba Z1. Ta pistolet maszyna Z1. No, jak widzicie możemy mieć 800 sztuk naboi. No i tutaj można dokupywać amunicję, tam pisze, że koszt 90 za 60 naboi. Ale ja zwykle amunicję nie kupowałem, ja zwykle ją znajdowałem. Dobra. To moja givera, a to moja katana. Jedna służy do zabienia, druga... No dobra, druga też. A, chcę ciastka z dużą. Jak ja nagrywałem OBS-em, tam jakoś, no wiecie, mi ładnie chodziła dla mnie. Nie czułem, że nagrywałem. A teraz czasami momentami czuję takie jakieś przycinki, to znaczy, że program działa. No i poza tym nagrywałem MP4, więc jakoś musi konwertować od razu. To miałem ciastko, gdzie pisało, znajdziesz ciastko z wróżbą. A dobra, pokazywałem nowy tik. Młodzia! To by kiepsko zadziało. To jeszcze raz. O tak. O, dusza demona. Kolejna dusza. Wow! Ja rzadko sam potykałem duszę demonów. Naprawdę, mi rzadko co pokazywały się. Teraz nagle miałem szczęście i pokazały się dwie na raz, nie wiem po co. Jakbym stracił tylko 70 punktów zdrowia. Znaczy miałem 70 punktów zdrowia, czyli 30 straciłem. O, ja zająłem się język plączy za nam, bardzo was przepraszam. O! Sępy coś jedzą. Chyba nie przeszkodzi, jak coś wybuchnie im koło nosa. O Jezu! Spadek FPS-ów! Głupi program do nagrywania, spadek FPS-ów! Fuck you! Chcemy na tym królewskim wstępie. They sure do smell like burnt taint when I do that. Dobra, jeden razy. Nie. No. Wow, kolejna dusza. Kolejna dusza. Wow, ja napotykam duszę. Wow, nice, poszło. A ja powiem jak zawieszam sobie tą grę na łatwym i jak cioto tylko ganiłem z kataną. Pamiętam jak ja zawsze się tak smuciłem, że dwa shurikeny zdobywał, albo jeden shuriken. A teraz lepiej idzie, bo chodzi o zabijanie. Chociaż przedtem to mi gasi gorzej chodziło, bo to wiecie, ja kupowałem grę parę tam chyba miesięcy po premierze. Wtedy gra nie była dobrze zoptymalizowana. A teraz to normalnie chodzi jak ulał. Co naprawdę jestem mile zaskoczony, że twórcy aż dbają o tą grę. Tak samo zrobili z HTST Lux. Znaczy, chodzi mi o to, że był HTST i teraz... Ancients. Why do they want the Nobitsu Akage? The Ancients are immortal beings. They rule the Shadow Realm and nothing can challenge them. Okay. Except for this sword. Ah, so they want it? Yeah. No i tak wracając, był HCSet. Z tego co pamiętam, chyba w CD Action tam było opisane o nim. Jakieś były niby problemy czy coś. O kurwa. A! Kulik zabójca! Młodeczy kulik! Oglądaj się, Monty Patton. Młodeczy kulik. To teraz mamy akcję z Monty Pythona. Aaaa!
Kurwa mać. Kurwa. Ta muzyka przy tym quicku jest the best. Gdzie ten quick? Gdzie jest święty grant, kiedy jest mi potrzebny? Wow, to jest demon, z tego wypadło. Dobra, uleczmy się. Wracając do tego HTS-a, to coś tam pisali, że tam problemy jakieś są z grą czy coś. I po już tam chyba latach, chyba trochę minęło czasu od premiery HTS-a, twórcy sobie HTS-a Deluxe, co według... aha, kliki tutaj się kopulowały. Napotkałem waszego waszego ziomka, kuzyna, nie wiem, demonicznego klika. Dobra, ja się kręcę głupi. Gadam, fajnie. I po prostu ten HTS Deluxe, co ja tam wygrałem w jakimś konkursie na CD Action, wow. No sobie mieli 15 kluczy, więc... poza tym to chodziło o jedną... o, chodziło o grę, a nie tam... znaczy, grę można było zrobić nie super, na początku myślałem. A dziwnie się potem gra spodobała, ten cały HTS Deluxe. Fajnie się grało w niego. Bo z tego co czytałem, to HTS Deluxe daje opcję zapisu. Czyli że tam tych zapisów, wszystkie zapisy możemy robić i takie tam. I tam chyba daje jeszcze broń i jakąś tam katanę. Co w sumie mogę wam pokazać. Bo twórcy tutaj dali taką opcję, że możemy zmieniać wygląd naszej broni. I wam pokażę, jak wygląda broń, znaczy tak cała katana z tego HTS-a. No dobra, rołem chowasz, wyciągasz. I jak dobrze słyszycie, albo i nie, to ta broń wydaje dźwięki jak miecz świetny. Tak mniej więcej wygląda ta cała katana z HTS-a. Ale dobra, wracajmy do podstawowego, bo po prostu ten miecz tutaj nie pasuje, ta asurowa katana. Znaczy właśnie nie wiem, pamiętam jak to, co, jakie tam opcje dawali w HTS Deluxe. Mam punkt, no. Czy ten miecz, ta cała katana, co wam pokazałem, była wcześniej, czy coś? Jezu. Bardzo was przepraszam. Dobra, i mamy nową technikę, jaką jest... skrzydło żurawia! Chodź, kliku. Alright. Dobra, teraz będę musiał lepszyć życie. Czyli to wytrzymałość łęga, co jest tak, że... jestem zmniejszone obrażenia trochę i więcej ciut życia. Hello! Podoba wam się? Podoba wam się to wszystko. Dawaj ten cios. Już? Chyba już nie. A ty się nie będziesz na mnie wkurzać. Alright. To było dobre. Dobra, idziemy dalej. No. Ptaszek! I po ptaszku. Czy można mi to zabierać? Chyba nie. Nie. Ale tam to zabiłem taką ptaszkę, co leciał. Tego całego demonicznego sępa, jak to określił Rowling. Chociaż to dzisiaj potwory inaczej nazywają. Te demony, co nas atakują pazurami, to chyba są crawlery. Jak ja widziałem na... obrazkach koncepcyjnych z gry, bo grę przeszedłem, więc miałem taką możliwość, żeby obejrzeć. Właśnie nie pamiętam, jak się nazywa, ale to całe... sępy, co nas atakują? Dobra. Okej, kolejne rzeczy. Ten chyba waił głową o ziemię? Co to powinien otoczyć? A kto tego nie zaczyna lubić? No, widzę, że nie ma lepszenia. Dobra.
dobra. Ciebie zranię. Tutaj się wkurzył. A nie na długo. Dobra, dobra. To mi jakoś kiepsko poszło z nim. A tu już lepiej. Ile? Guess I was just too much way for them to handle. On coś tam chyba gadał. Znaczy w sumie jednym dziwnym, nie wiem, tłumaczeniem gry coś im dziwnie wychodzi. No bo ten całe nasze polskie studio White Flying Hog, Hot, czy tam Hog. Hog. Najpierw chyba gry, nie wiem, robi po angielsku. A potem robi spolszczenie, czy chyba coś komuś innemu, bo Lowen coś gadał, że chyba ich oślepiłem swoim Lowengowym poziomem, czy coś takiego, a było ten. A w napisach polski było, że oślepiłem ich swoją zajebistością. Pewnie to celowy zabieg, żeby gracze mniej więcej rozumieli, o co chodzi Lowengowi i tak dalej. Hardeset też tak samo było. Jak pamiętam, były jakieś tam teksty, to niektóre były dziwnie inaczej przetłumaczone. A tam mamy... Demona. Tak, miecz w dupę. Na pewno na boleśniejsza śmierć. Znaczy katana w dupę. Chociaż pewnie mu tyle tam przebiję, że nie wiem. No no. Tam coś miga. Skrzynka. A w niej życie i amunicja. I tutaj jest... A, proszę. Ciasko! Lepiej kochać i utracić miłość, niż kochać i dostać cyfrę. Okej. Okay. Dobra, kolejny sekret. W Hardressa też były sekrety. Jeżeli ktoś jest ciekawy w ogóle. Znaczy... Hardresset, jakby wam porównać tę grę, to jest taki trochę painkiller. Tylko, że zamiast demonów wszelkiej maści mamy roboty, które chyba są podzielone chyba na 3 czy na 4 rodzaje. Czekajcie, są takie jedne. Chyba jest 5 albo 6 rodzajów tych. Znaczy, nie, chyba 8 rodzajów tych robotów. Nie pamiętam już, ile dokładnie ich było. I tak chyba w coś rodzaju właśnie painkillera, że mamy giverę, która ma dwa style. Znaczy to już nie jest do painkillera podobne, ale powiem tak, mieliśmy jedną broń, znaczy nie, w sumie dwie bronie. Jedną broń, która miała, wykorzystywała plazmę, a druga broń wykorzystała manę zwykłe naboje. Tylko mogliśmy to bronię modyfikować, w sensie takim, że odblokowaliśmy ulepszenie, że na przykład nasz karabin maszynowy się zamienia w szczebę albo wyrzutnie rakiet, czy tam granatnik. A broń plazmowa, to na przykład z karabinu plazmowego mogliśmy zamienić na Raygana. Albo nam jatać cząsteczki. Dobra, i mamy tutaj byka, że tak go tak nazywałem. A to jest jakiś... A jego chyba wina za to... Jego gina za to Warlord. I tak, jak widzicie, to minie co do nas. Jak widzicie, tam cały minie co do nas wysyła, czy tam, nie wiem. Znaczy, on na tej ręce ma łańcuch właśnie, który sprawia, że nas będzie przyciągać. Żebyśmy dostali demy, obrażenia. No i też robi taką akcję. Czy ten? Właśnie tutaj w tym Shadow Warrior mi się podoba to, że możemy właśnie mu odrąbać rękę i możemy potem zacząć walczyć z nim, jak gdyby nie mieli nic, tylko niestety tak na poziomie na normalnym. I nie mam jeszcze lepszej na... Sieczka coś mu odrąbałem. I bania. 5000 punktów. Za jednego gościa. Fuck yeah. Dobra. Nie blokować. Chodźcie tu. Mam
Dla wszystkich starczy naboje. Wszelkiej maści nawet. O, to śluszki stracił. Spróbuję. Kogoś zabić shurikenem, tylko że mi to nie wychodzi. Wow, naprawdę? Ja mi go miło zaskakuje. Znaczy zawał serca. Alright. Kolejne zabite. I kolejne osoby przeciwników. Hello! Cześć! A ty co tak uciekasz? No może fajnie. Kurde. Chudzia! To chyba nóżki stracił. Tak, bez przebaczenia. Uszarujmy. Pięknie, panie. A ty co powiesz? Ojej, dostałem doświadczenia. Nieźle mi poszło to zabijanie tu. A mam już prawie 3000 kasy. Więc dobra, teraz zajmiemy się z... Szczęście nie potrzebuję na razie. Poskomienie bólu. Znaczy, nie mówię, że to niby poprawi wytrzymałość naszego bohatera, ale tak nie jest niestety. To nam tylko poprawia stan zdrowia. No i dobra, zapomniałem... Jeżeli pamiętacie chyba tam pierwszego odcinka, jak pokazywałem, jak się nam Lowang bawi rewolwerem, czyli ten sort z amunicji i coś takiego, to w Z1 mamy tylko to. Co na ciekawe jest, ale dobra. Teraz pójdę w jedno głupie ulepszenie, a później iść inne. Mamy tutaj rewolwerowiec, co sprawia, że... Chociaż nie. Może najpierw zrobię to. Bardzo was przepraszam za to. Teraz nasza... Jak widzicie, nam się trochę karabin zmienił. Teraz nasz karabinek daje chyba 25 więcej wrażeń. No i dobra. Tutaj zakończę odcinek. Także więc żegnam się tutaj z wami. Na razie. Cześć.